Witam Was w dzisiejszym meczu. Dzisiaj w grupie D nieciekawy mecz. Sampton z Fiorentiną. Sampton ma lepsze, większe szanse na wygranie. Ja chciałbym, żeby on weszedł do następnej rundy, więc będę za niego trzymał kciuki. Jeszcze jak skończę ten Ligę Mistrzów, to macie tam na playliście, jest napisane, że to jest klubowa. Którzy się o to pytali, to jest klubowa, ponieważ jeszcze będzie krajowa. I oni będą innej playliście. Witamy Państwa, Dariusz Szanowski i Włodzimierz Szanowicz. Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Sędzią dzisiejszego spotkania jest Christer Sondergaard. Nie znam, dobra, jedziemy. Oba zespoły są już przygotowane. Gwizdek sędziego i zaczynamy. Włoska i angielska. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Nerwowo, ale wybija. Chcę, żeby Fiorentina przegrała, bo ja chcę Sampton już blisko pola nie pinał, ale żeby przeszli dalej. Znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie bramkarz interweniował. Nie może być inaczej. Rzut rożny. W ostatnim meczu tej sensacji czas. Dobrze, teraz żeby powstrzymali. To stało się prawdą. Przechwyt, ale nie opanował. W następnym ich meczu zagrają we Włoszech, więc szanse mogą mi zmalać. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Stracili, ale odzyskali piłkę. Nic. Faul, gwizdek sędziego. Jak zareaguje arbiter? Nie wiem. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Borja Valero jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Brawo, świetnie teraz uniknął tego wejścia. Czy to wykorzysta? Szansa! A jaka bramka! Nie, Fernandez. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Czy to wykorzysta? Tak jest, rzut karny, nie ma wątpliwości. No tak, czerwona kartka. Sędzia miał tutaj całkowitą rację. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. On zagra w noci, na co więc. Nie umiem bronić, więc. Aj, wspaniała interwencja! Coś niesamowitego! Jak on to obronił? Ach, to bonus.
Ja się mu tak opisuję, tak. I po odbiorze strata piłki. Niestety. Nie ma przerwy, sędzia każe grać dalej. Patrzę na sędziego, on pokazuje, gramy dalej. Dobrze, sędzia cofa grę, rozpoczną od rzutu wolnego. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślisk. Tak, nic dziwnego, że sędzia przerwał grę. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy to wykorzysta? Strzela! Gol dla Fiorentiny! I obrońca zdobywa bramkę. Coraz częściej to się staje w nowoczesnym futbolu. Blisko pole karne. Fernandez. Czy to wykorzysta? Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Diakite! Potężny strzał, zablokował na samej linii. Będzie rzut rożny. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Matri! Brawo! Gol! To się nazywa gol do szatni. Rzeczywiście, rywale Fiorentiny są w tej chwili przygnębieni. Znakomicie wykończył tę akcję. Jestem pod wrażeniem precyzji uderzenia. Kontuzja wymusza zmianę. Fernandez. Matri. Diakite. No przejął, ale wynik 2-1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. Czerwona kartka, którą pokazał i mamy zmianę w zespole Fiorentiny. W dobrych nastrojach wchodzili na tę drugą część spotkania gracze Fiorentiny. Oni prowadzą po pierwszych 45 minutach, właśnie zaczęli. Baki. Fernandez. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Blisko pole karne, może strzelać. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. I znowu remis, proszę państwa. Ależ kapitalnie wprowadził się do gry. Zdążył pojawić się na boisku i już jest gol w jego wykonaniu. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Gallagher. Matri. Piękne podanie. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki.
nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Niecelnie, niedokładnie i będzie out dla rywali. No, szkoda, zmarnowana szansa. Gallagher. Borja Valero. Ależ okazja! Dobra okazja! I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Mija obrońcę. Czy to wykorzysta? Borja Valero! Dzięki tej bramce prowadzą. I mamy gola strzelonego przez kapitana. Ale za to w jakim stylu? Czy to wykorzysta? No strzał! Broni, ale piłka w grze. Znakomicie ze skrzydła. Dobre wyszutkowanie i co dalej? Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Brawa za to przejęcie w polu karnym. Gallagher. Dobra interwencja obrony. Ależ niesamowity atak obrońcy. Blisko już do bramki. Dośrodkował. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Niecelne uderzenie. Ach, tak niewiele brakowało do remisu. Przyjął i odgrywa z powrotem. Jest 1 do 0, 5 minut do końca. Szanse na wyrównanie maleją z każdą sekundą. Borja Valero. No, stanął na wysokości zadania. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. W samej końcówce bramka dająca wyrównanie. Wspaniała wola walki do chwili swego. Doprowadzili do wyrównania, co widać teraz w powtórce. Świetna postawa. Wierzyli, że mogą odrobić tę stratę i opłaciło się. Ale dramaturgia. Walczyli naprawdę do końca i w pełni zasłużyli sobie na tę wyrównującą bramkę. I teraz czy to wykorzysta? Uderzenie. Ale pudło. I mamy remis. W takiej sytuacji trzeba było strzelać zdecydowanie pewniej. Spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez oba zespoły. Szansa! Mocna! Ach, słupek! Kolejna udana interwencja. Będzie rzut rożny. I mamy rzut rożny dla Fiorentiny. Zobaczymy, co wymyślą w tym stałym fragmencie. Czy uda im się strzelić bramkę i wygrać. 90 minut regulaminowego czasu gry poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie i mamy remis. Gdzie tu już możemy
wybierać, ale że to jest mecz dopiero pierwszej ligi, więc ja to pisuję. Jeden punkt dla każdego. Wiem co. To jest zobaczyska na razionko.